Cześć, witajcie. Ja nazywam się Monika Bogdanowicz, a to jest mój nowy cykl rozmów Nowy Świat o cyfrowej zmianie w Polsce, ale nie tylko, o tym, jak zmieniamy naszą rzeczywistość pod wpływem koronawirusa. Dzisiaj moim gościem jest kobieta, która ma ambicje zmieniać świat dzięki udziałowi kobiet w branży nowych technologii. Cześć, dzień dobry, Janko, witam cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Pretekstem do naszej rozmowy jest wydany, no właściwie bardzo, że tak powiem, przed kilkoma dniami, świeży, gorący można powiedzieć, wprost raport Kobiety w nowych technologiach 2020. Rewolucja przyspiesza. Ile dni temu to było? Rozpoczęłyście mówić o raporcie? Premiera. Ma końcówka maja, 28 maja, mieliśmy taką uroczystość, galę programu She's Innovation, takiego startupowego dla kobiet, no a przy okazji to była świetny moment, żeby zaprezentować wyniki naszego raportu Kobiety w technologiach 2020, Fundacja Perspektywy i City Foundation. No właśnie, o ten raport, no obszerny, 120 stron, ponad 1000 respondentek. Poddaliście autorzy raportu czynniki, które wpływają na zainteresowanie kobiet w ogóle naukami ścisłymi, ich przebieg kariery, aspiracje, ale także takie czynniki bardzo oczywiste, jak wpływ macierzyństwa na drogę zawodową, ale także jak kobiety widzą tą swoją przyszłość. Przyglądacie się także solidarności kobiet, ale też o bardzo przykrych rzeczach mówicie, które dotyczą kobiet. Co jest dla ciebie największym odkryciem w tym raporcie? I czy jak oceniasz szansę, czy jest na jego lekturę szansa dla każdego w branży, czy dotrzecie, no bo wtedy ma on jakby wpływ będzie miał. Jak to wszystko wygląda z twojej perspektywy? Dla mnie najważniejsze są dwa wnioski. Jeden wniosek to jest ten wynikający z zeznań, że tak powiem, tej grupy młodszej, dlatego że zbadaliśmy 500 profesjonalistek i 500 studentek kierunków technicznych. No i w tym badaniu studentek wyszło nam, skąd w ogóle bierze się zainteresowanie kobiet do technologii. No i wyszło nam, że to się dzieje na bardzo wczesnym etapie. Czyli, że to są dziewczyny jeszcze przed szkołą średnią, wyrabiają sobie zainteresowanie tak zwanym STEM-em, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli chcemy zwiększać liczbę kobiet w technologiach, no to po prostu trzeba działania różnego rodzaju podejmować na bardzo wczesnym etapie. Jeżeli my z akcją Dziewczyna Politechniki uderzamy już do licealistek, maturzystek, to już jest trochę późno. Oczywiście tutaj można jeszcze zainspirować, można na tę decyzję o przyszłości edukacyjnej wpłynąć, natomiast więcej działań jest potrzebnych na pewno na tym wcześniejszym etapie. Okazuje się, że te dziewczyny, które faktycznie wybierają i taki profil ścisły i potem studia ścisłe, techniczne, to są te, które zazwyczaj miały w swojej rodzinie po prostu jakiegoś inżyniera, inżynierkę. Co to oznacza w praktyce? W praktyce znowu to oznacza, że ten krąg inspiracji technologiczny jest bardzo zamknięty. Że właściwie jeżeli nie masz w rodzinie kogoś z takim backgroundem, to masz bardzo małe szanse na to, żeby z zewnętrznego świata pozyskać taką inspirację i wiedzę. To nie jest dobrze, to nie jest, że tak powiem, egalitarne, to nie jest otwarte. I dlatego dużo wysiłków trzeba wkładać w to, żeby te dziewczynki, które nie mają w rodzinie takiej możliwości zainspirowania się, żeby one też dostęp do takiej systemowej inspiracji miały. I my też w ramach naszej fundacji takie wysiłki podejmujemy. Mamy taki program IT for She, w ramach którego właśnie pracujemy z dziećmi. I to jest kluczowe. To jest taki pierwszy ważny wniosek. A drugi ważny wniosek to już jest ten właśnie na tym wyższym poziomie, czyli tutaj badaliśmy profesjonalistki utożsamiające się z karierą w branży technologicznej. I tutaj nam wyszło, że po pierwsze one są w bardzo dobrej pozycji tak naprawdę, takiej życiowej, społecznej, ekonomicznej. Super zarabiają, nigdy właściwie nie szukają pracy. Ta praca szuka ich. Bardzo dobrze tam sobie radzą. Natomiast cały czas jednak są te przeszkody polegające na tym, że cała jednak branża technologiczna najwyraźniej, tak pokazuje nasz raport, najwyraźniej jednak jeszcze cierpi na takie piętno seksizmu.
Czyli, że jeżeli połowa kobiet w branży technologicznej, spełnionych, robiących karierę, świetnie zarabiających, spotyka się ze zjawiskiem szklanego sufitu, czyli takich niemerytorycznych barier na drodze do awansu, tak czują. Jeżeli połowa z nich uważa, że nie czuje się zbyt jakby adekwatnie do swojej roli, to się nazywa syndrom oszustki, czyli taki syndrom takiego poczucia, że właściwie ja tutaj chyba oszukałam kogoś. Jestem przez przypadek. Trochę tutaj i teraz to odkryją w ogóle i wyniosą mnie z tego gabinetu, nie? Jeżeli połowa kobiet w technologiach tak się czuje, no to kurczę, coś jest bardzo nie tak, prawda? Jeżeli potem połowa kobiet w technologiach słyszy seksistowskie komentarze od swoich kolegów i to jest dosyć na porządku dziennym, powiedziałabym, mniej od przełożonych, bardziej od kolegów, to chociaż dobrze, że nie od przełożonych, tak? No to już jest jakiś plus. I jeszcze ponad 1/3 z nich ma podejrzenie, że jest nierówność płac w jej firmie, czyli że ona zarabia mniej niż zarabiałby mężczyzna z jej kwalifikacjami, z jej stażem na jej stanowisku. No to tworzy taki obraz, że w branży cały czas, mimo wszystkich tych wysiłków, akcji, działań, zaangażowań, polityk diversity, pieniędzy inwestowanych w to wszystko, kompetencji, nadal ten problem jest. I to był taki drugi ważny wniosek, który ja wyciągnęłam z tego naszego raportu. Czyli ciężko jest skruszyć tą skałę i rzeczywiście tą zmianę, żeby się zadziała, bo jednak tak jak mówisz, jest wiele, wiele różnych od lat przecież, prawda, inicjatyw, a jednak dominują cały czas, ale coś się zmienia. Może nie popadajmy, że tak powiem, że cały czas jest jednak, jest też widoczna i o tym też mówicie, że właśnie rewolucja przyspiesza, czyli że trochę już wychodzi na takie inne tory, że właśnie jest już większe światło, można powiedzieć, optymizmu w tej sprawie, tak? Najwyraźniej jest tak, że w tym młodszym pokoleniu kobiet w technologiach te wszystkie niedogodności, o których mówiłam wcześniej, czyli szklany sufit, czyli ten syndrom oszustki, przeświadczenie o nierówności płac, czy te właśnie komentarze, że to występuje rzadziej. Natomiast tutaj można by się spierać, czy dlatego, że coś się zmienia, czy dlatego, że te dziewczyny po prostu są krócej w branży i miały mniej czasu na to, żeby tego doświadczyć. Wychodzi na to, że na uczelniach seksizm jest większy niż w branży technologicznej. Że jednak uczelnie techniczne, wydziały ścisłe cały czas są takim bastionem jednak tradycyjnych zachowań i 63% studentek słyszy komentarze seksistowskie w czasie swoich studiów, czyli takie po prostu niepochlebne pod kątem kobiet i ich na przykład bycia w branży technicznej czy ścisłej. I one to słyszą w większości od wykładowców, więc tu jest trochę inny układ, czyli jakby osoba odpowiedzialna jakby za kulturę, nadająca ton, wykładowca, pozwala sobie na coś takiego. To jest jakby tym bardziej rażące. Natomiast faktycznie, tak jak mówisz, my takie raporty, takie całościowe, duże, badawcze, publikujemy co kilka lat i porównujemy je sobie. Raport Potencjał kobiet dla branży technologicznej publikowaliśmy w 2015 roku z Siemensem i jakby widzimy też różnicę, bo część tych obszarów badawczych była podobna i widzimy, że te zmiany jednak następują, że tych negatywnych tendencji jest obiektywnie nieco mniej, czyli to się zmienia i że te pozytywne rzeczy, czy te przyrosty kobiet, czy te awanse kobiet, czy ta dynamika kobiet nabiera właśnie dynamiki, czyli że ta rewolucja faktycznie, którą nazywaliśmy w 2015 roku rewolucją pełzającą, czyli taką właściwie nie rewolucją, bo rewolucja powinna być skokowa, a nie pełzająca, czyli taka strasznie powolna zmiana do przodu, ona nabiera rumieńców, nabiera tempa i to jest wniosek pozytywny, że dużo się zmienia, natomiast nie zmienia się aż tak dużo, jakbyśmy chyba chcieli. Czyli jeszcze wielu lat trzeba pewnie, żeby to była rzeczywiście zauważalna bardziej zmiana, no ale takie działania wasze, jak wasze, przyczyniają się do tego, mam nadzieję, właśnie bardziej skutecznie. Chciałam porozmawiać też, bo wasz raport podejmuje sytuację jakby też kontekstu, w którym jesteśmy w biznesie, ale też środowisko startupów technologicznych. Polki podbijają świat IT coraz skuteczniej, można powiedzieć. Chcą zmieniać naszą codzienność, bo dostrzegają inne też rzeczy, które jakby no, przez empatię, przez tą obserwację
mają nam ułatwić na przykład codzienne zakupy, czy też cyberbezpieczeństwo, autonomiczne pojazdy. No, szereg różnych bardzo ciekawych przykładów w waszym raporcie, można 10 historii o tym usłyszeć, przeczytać. Jak oceniasz szanse tych projektów w tej chwili, w obecnej sytuacji, tak też trudnej, jak się mówi, biznesowo? No, w ramach projektu She's Innovation, to jest taki projekt akceleracyjny. My go prowadzimy od kilku lat, ale teraz nabrał takich skrzydeł i zrobił się bardzo poważny i duży. My zapraszamy do współpracy kobiety, studentki, doktorantki, naukowczyni, ale też po prostu kobiety siedzące w świecie technologii, zainteresowane tym światem, do tego, żeby rozwijały z nami swoje pomysły na biznesy technologiczno-naukowe, czy takie bardzo konkretne. Nie pasmanterie, nie kwieciarnie z szacunkiem oczywiście, natomiast konkrety naukowe i techowe. I my z takimi 35 dziewczynami rozpoczęliśmy współpracę pół roku temu. One dostały super mentorki, takie kobiety biznesowe, naprawdę wspaniałe. I 10 z nich ostatecznie stworzyło swoje firmy technologiczne. I co jest niezwykłe, one zdecydowały się na to. W sensie one są już uruchomione, czy to jest jeszcze etap projektowania, prototypowania? To jakby sformułowane w formie firmy działalności gospodarczej, spółki itp. itd. Czyli one weszły na rynek. I one to wszystko przeprowadziły i zdecydowały się na to w tym najgorszym momencie pandemii, czyli w momencie, kiedy było wiadomo, że zbliża się kryzys gospodarczy, było wiadomo, że wszyscy się zamykają, że są cięcia, że wszyscy są przerażeni, że nie potrafimy podejmować decyzji biznesowych nawet w tak dużej niepewności. I tych dziewczyn nikt do tego nie zmuszał. One po prostu uwierzyły w te swoje pomysły. Myśmy dostarczyli im bardzo dużo inspiracji, takiej wiedzy, takiej stricte i możliwości różnego rodzaju networku. I one też zrozumiały, też wielu startuperów takich, powiedziałabym, spektakularnych, to wyznaje taką zasadę, że najlepiej zakłada się właśnie startupy w kryzysie, bo już gorzej nie będzie. Ten kryzys jest bardzo dużo i też możliwości. Więc ja uważam, że te rozwiązania zaproponowane przez dziewczyny to są konkrety. Każdy z tych rozwiązań oferuje konkretne udogodnienie, konkretną nową, innowacyjną wartość. Bo jeżeli Joasia Baran stworzyła system, w ramach którego można elektryfikować nasiona i one wtedy lepiej rosną i są bardziej odporne na szkodniki. Czy druga dziewczyna, nasza Michałowska, ona z kolei wyprodukowała wegańskie białko zupełnie nowego typu. No to jest kwitnąca branża w tym momencie, tak? I na tym białku można wszystkie produkty tworzyć. Agata Szczeszak z kolei wymyśliła taki specjalny materiał do zabezpieczania dokumentów, pieniędzy czy różnego rodzaju istotnych opakowań za pomocą materiałów fluorescencyjnych. Specjalnego typu, takiego jeszcze nieużywanego i już ma podpisaną umowę z giełdą papierów wartościowych. Także to jest przykład dziewczyn, natomiast to są konkrety. Jedna z nich też wymyśliła taki filtr do wody, że jak idziesz w podróży i widzisz jakąś najgorszego sortu kałużę, możesz przez ten filtr pić. Wiadomo, że jeszcze teraz nie będziemy tak szybko podróżować, ale już za pół roku będziemy podróżować, a ona już jest na tym rynku i ona już tutaj zbiera inwestorów i czyni działania, żeby to po prostu ruszyło. Bo jeżeli jesteśmy przekonani do swojego pomysłu, jeżeli mamy w sobie tą siłę przedsiębiorczą, i to my nie będziemy czekać, aż sytuacja będzie dogodna, tylko po prostu ruszamy na rynek i sprawdzamy. I to wszystko jedno. Im gorzej, tym lepiej tak naprawdę do takiego biznesu. Fantastyczne historie, aż już właściwie wiesz, chciałabym więcej nawet usłyszeć o tym wszystkim, bo rzeczywiście brzmi to bardzo ciekawie. Są to duże wyzwania, no można powiedzieć, nas, ludzkości, tak? No bo pozyskiwanie wody z różnych jednak w tej chwili zanieczyszczonych źródeł, no to jest problem bardzo istotny i też inne, tak? Które odpowiadają na to, co nas jako ludzi w tej chwili żyjących nęka, jest konkretną odpowiedzią. Świetne, gratuluję. No, trzymamy kciuki, rozumiem, za nie, żeby się to wszystko fajnie rozwinęło. Mieliśmy też bardzo fajny pomysł. On się w końcu nie przekuł w biznes ani w żadną inną formę działalności, dlatego że dziewczyna, która za niego odpowiadała, która to wymyśliła,
pracuje w laboratorium medycznym i musiała zająć się po prostu robieniem testów na koronawirusa, tak jak wszyscy, że tak powiem, w tej branży i musiała, że tak powiem, na chwilę wstrzymać to. Natomiast ona na przykład miała super pomysł, uważam, strasznie potrzebny, taki bank mleka matki, z którego można po prostu korzystać, cały taki system pod to. Wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, strasznie potrzebne i mam nadzieję, że w tym następnej edycji naszego programu, która już zacznie się, nabór do niej we wrześniu, że ona wróci z tym pomysłem i że taki bank w Polsce faktycznie powstanie. No to super. Trzymamy bardzo kciuki za wszystkie projekty. Chciałam Ciebie zapytać też, bo o to pytam wszystkich gości, jak też zmieniła się ich sytuacja w związku z koronawirusem, ale też głównie w kontekście branży technologicznej, czyli pracy zdalnej i całej branży, którą też masz możliwość współpracować. Jak ta sytuacja wpłynęła bezpośrednio na Waszą działalność? I też jak oceniasz i jak on wpływa na całą branżę w Polsce, ale też na świecie, jeśli chciałabyś się wypowiedzieć. Jak to obserwujesz i widzisz? To zacznę może od naszej sytuacji. Najbliżej, że tak powiem, ciału ta koszula jest, więc o tym opowiem. Na nasz zespół perspektywy Women in Tech cała ta sytuacja, cały ten kryzys wpłynął super mobilizująco. My jesteśmy bardzo taką zwinną organizacją, która dużo na siebie bierze i w bardzo taki ciekawy, odkrywczy sposób często realizuje te swoje różnego rodzaju zadania. I to na ten czas pandemii bardzo się to sprawdziło. Myśmy oczywiście, tak jak wszyscy, wdrożyli różnego rodzaju narzędzia, rozwiązania, które nam pomogły pracować zdalnie. I to się bardzo dobrze u nas sprawdziło. I nawet i szczerze mówiąc, kiedy nie wychodzimy z tego. To było od momentu, kiedy to się zadziało po prostu, tak? Wcześniej nie stosowaliście na taką skalę też narzędzi pracy zdalnej. To znaczy ja już jakby wyczuwałam te trendy wcześniej, więc ja na przykład już 2 lata temu zrezygnowałam z posiadania biurka w ogóle fizycznego gdziekolwiek, tylko po prostu się przemieszczałam, no ale gdzieś to, ta zdalność, ta w pełnym, że tak powiem, w pełnej swojej odsłonie, no to teraz u nas zagościła. My stanęliśmy od razu przed bardzo dużymi wyzwaniami, dlatego że od 14 lat, tak jak wspominałaś, robimy akcję Dziewczyna Politechniki, no i to było w kwietniu. Co roku w kwietniu od 14 lat, wielka impreza dla maturzystek, no i nagle musieliśmy ją przenieść z 16 uczelni fizycznie do online'u i zdobyć do tego narzędzia, nauczyć się tych narzędzi, zrozumieć, jak się robi transmisję, jak postawić stoiska wirtualne, jak zrobić sesje mentoringowe wirtualne, jak to wypromować bardzo szybko. I to było pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie z kolei było, że w tym czasie też planowaliśmy wydarzenie kilka tysięcy kobiet, Women in Tech Days, i taki festiwal. No i to też miało być w 10 różnych miejscach. No i nagle przenieśliśmy to wszystko do online'u. Te dwie imprezy, te dwa wydarzenia dzielił tydzień, więc po prostu to było wszystko na styk. Natomiast udało nam się zrobić imprezę, w której wzięło udział w sumie 5000 osób online. Wydaje mi się, że naprawdę to tutaj daliśmy z siebie wszystko i przede wszystkim się otworzyli na naukę, taką szybką, wiesz, skuteczną naukę. I myślę, że to jest strasznie fajne, natomiast te wyzwania teraz się mnożą, no bo jak wiesz, my robimy perspektywy Women in Tech Summit, największą imprezę dla kobiet w technologiach w Europie. W listopadzie w Warszawie przyjechało na nią 6 tysięcy osób z 52 krajów świata. No i teraz to jest pytanie, jak to wszystko, tą atmosferę, wiesz, tą wartość, te wszystkie spotkania, mentoringi, to celebrowanie, tą wymianę wiedzy, wiesz, jak to teraz przenieść online. Wiesz, to jest wielka rzecz, nad którą teraz pracujemy, bo wiemy, że to nie może być skromne, to nie może być technicznie słabe. To nie może być takie łączenia, czy pan mnie słyszy i tak dalej, a pan się tutaj zacina, wiesz, i tak dalej. To musi być naprawdę super. To musi być jak dobrej jakości telewizja. I teraz tego się musimy nauczyć. Musimy się tego nauczyć i jeszcze przekonać partnerów, przekonać uczestników, że online może być bardzo twórczy i bardzo bogaty i też może dawać szansę na prawdziwe interakcje. To jest wyzwanie, które teraz cała branża chyba przechodzi, która cokolwiek robi w rzeczywistości. W sensie spotykania, wymiany wiedzy, przepływu różnego rodzaju i wszyscy się tego uczymy. I to jest bardzo ciekawe interesować, bo każdy właściwie startuje z tego samego poziomu i ma takie same szanse. No i kwestia jest, co z tymi szansami zrobi. No. My w grudniu robimy perspektywę Women Tech Summit. On będzie online'owy, ale będzie miał też segment offline'owy, który tutaj będzie takim pewnym
zaczepieniem tej imprezy w rzeczywistości, wiesz, żeby ta atmosfera z tego szła, żeby to jednak nie było takie zawieszone tylko w próżni wirtualnej. Także wymyślenie takiej hybrydy, czegoś, co zadziała, czegoś, co będzie atrakcyjne, co nie będzie męczyło, tylko będzie inspirowało, to jest największe wyzwanie, przed którym teraz stoimy. A jak obserwuję z kolei naszych partnerów, jak obserwuję te światowe różnego rodzaju trendy, no to widzę po prostu, że świat się bardzo, bardzo, bardzo przestraszył i strasznie się zamknął. I jest wiele korporacji technologicznych, które już wiedzą, że do połowy przyszłego roku nie wezmą fizycznie udziału w żadnym wydarzeniu, tak? Że zdalność co najmniej do końca roku będą prowadzić w prawie 100%, tak jak Google. Także wydaje mi się, że no, zmienia się na naszych oczach cały rynek, że tak powiem, twórców nowych technologii i to wszystko przyspiesza. No i teraz czekamy na świetne rozwiązania. Cały czas brakuje dobrych rozwiązań do online-nowych rzeczy, prawda? Na świetne nowe platformy, na świetne rozwiązania, wiesz, na rozszerzanie tej rzeczywistości w różną stronę też, czy tak, augmented reality, hologramy, wiesz, różnego rodzaju nowe widzialności, różnego rodzaju, wiesz, nowe zmysły włączane, że tak powiem. Granice jeszcze tak naprawdę przesuwać o wiele dalej i też łączyć, tak jak mówisz, te rzeczywistości, w których funkcjonujemy, no bo praca zdalna ma, wszyscy w tej chwili widzimy, jak wiele plusów, często oszczędności chociażby czasowych, ale też jednak no, nie da się, to nie jest zastępowalne, można powiedzieć. To jest coś, co może być jakąś częścią ogólnie pracy, ale tak też rozmawiałam o raporcie chociażby na temat pracy zdalnej też ostatnio z Karolem Zielińskim. No więc to wszystko potwierdzasz, jakby mówiąc o firmach, które... Też tak odczuwam, że tak naprawdę my powinniśmy się jednak bronić przed tym, żeby ta zdalność stała się taka całkowita, dlatego że my potrzebujemy, to jest moja opinia, rozdzielać jednak pracę od życia i to nie powinno się wszystko odbywać tutaj, że tak powiem, w tych dekoracjach na zawsze już. Potrzebujemy po prostu mieć pewną higienę i wydaje mi się, że ta zdalność będzie taka całkowita, tej higieny nie uzyskamy i też teraz jeszcze nie widzimy tych skutków, ale w długiej perspektywie te skutki mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego ja generalnie planuję powrót do normalności, natomiast na razie, że tak powiem, jeżeli chodzi o mój team, no to pierwsze osoby z własnej woli wróciły już do biura, bo czuły taką potrzebę, no i teraz jakby to po kolei się układa. Natomiast chodzi o to, żeby tu nie było przymusu, żeby tutaj było przekonanie wewnętrzne, żeby bardziej sobie właśnie określić, co warto robić online, w jakich sprawach warto się jednak spotkać twarzą w twarz i żeby to sobie na nowo zdefiniować. To jest bardzo ciekawy czas tak naprawdę. No. Też ten wiele się uczyć. Tego rodzaju właśnie takich rozmów, nowych osobowości internetu, wiesz, jak ty na przykład. Wiesz, to jest nowa aktywność, nowy pomysł. Nie, tylko po prostu teraz w nowej roli akurat te rozmowy. W sensie w formie jesteś, jakby tutaj to jest twoja nowa rzecz, nowe dzieło, nowa przygoda i tego jest bardzo dużo i to się też z przyjemnością obserwuje. Ja jakby... Nie chcę powiedzieć, że podchodzę pozytywnie do pandemii, jako do pandemii, bo myślę, że to o słowo za daleko, natomiast ja jako lider, czy jako osoba realizująca pewne misje, pewne projekty, ja się czuję w tego typu zmiennej sytuacji dość komfortowo, mogę powiedzieć. Takie wyzwania jakby one na mnie dobrze działają. Nie wiem jak w długiej perspektywie, ale w tym krótkim czasie wydaje mi się, że udało nam się całkiem nieźle to wszystko ogarnąć, porozwiązywać i dużo się z tego nauczyć i dużo z tego wynieść pozytywnych tych rzeczy. Chcemy traktować tą sytuację jako impuls rozwojowy i myślę, że to jest bardzo też fajna inspiracja. Chciałam cię na pewno też zapytać o to, bo to mnie jakoś też uderzyło w raporcie, że jednym z takich punktów jest to, że profesjonalistki, czyli to jak opowiadałaś już o kobietach, które mają już pozycje w branży nowych technologii, wolą mężczyzn jako szefów. I aż 71% właśnie preferuje taką sytuację.
dlaczego tak się dzieje, jak to interpretujesz? I też jakby już idąc za chwilę, chciałam o solidarności też kobiet w tym środowisku, żeby to, ale najpierw jakby tą sytuację, bo to jest bardzo ciekawe, jak to... Jest bardzo ciekawe, natomiast to się powtarza już w tym badaniu z 2015 roku, też podobne trendy widzieliśmy. To jest chyba dosyć uniwersalna rzecz i trudna, że tak powiem, do wyrugowania. Z jednej strony kobiety, tak też wynika z tego raportu, chcą być szefowymi, planują karierę, chcą zarządzać. Już od czasu, kiedy są studentkami, tak naprawdę wiedzą, że będą menedżerkami i że będą szły do góry w tej hierarchii. A z drugiej strony nie chcą widzieć kobiet jako szefów. Więc wydaje mi się, że jest tu pewien głęboki paradoks. Chyba, że siebie traktują jako jakiś wyjątek, tak? Natomiast to logicznie wszystko ono nie funkcjonuje. I na tym właśnie polegają stereotypy, że one nie są logiczne do końca. I tutaj mamy akurat przykład takiego głęboko zakorzenionego, nie do końca uświadomionego autostereotypu kobiet wobec kobiet, wobec tego, co my tak naprawdę jako kobiety myślimy o kobietach. Że jakby na pewno jest dla nas to ciężkie i trudne, kiedy świat... Widzimy ze strony świata, że nam mówi, że kobiety nie są dobrymi szefowymi, w ogóle są wredne i niesolidarne i w ogóle najgorsze, co może być, to kobieta jako szef. I to po prostu to nas drażni, natomiast potem się okazuje, że tak naprawdę głęboko też tak myślimy. Jest taki bardzo fajny test. Harvard przygotował to parę lat temu, to jest właśnie taki test na implicit bias, taki unconscious bias, takie nieuświadomione stereotypy w ocenianiu rzeczywistości. I można sobie to za darmo zrobić na stronie. Wystarczy sobie właśnie wpisać Harvard Implicit Bias. I to jest ciekawa rzecz, dlatego że ja sobie to zrobiłam i byłam przekonana, że wyjdę bardzo dobrze, z bardzo dobrą oceną na koniec, bo wydawało mi się, że nikt nie jest w stanie mieć stereotypów zagiąć, że tak powiem. W końcu robię w tym, nie? Natomiast jak go sobie zrobiłam, no i tam mi wychodziły różne takie rzeczy. Który nie ocenia prawidłowości odpowiedzi, bo wiadomo, że każdy albo większość z nas odpowie prawidłowo, natomiast on ocenia czas odpowiedzi, wiesz? I jeżeli na przykład w jakimś zbitku kobieta, szef, wiesz, w sensie zawahasz się, to znaczy właśnie, że masz coś głęboko takiego nie na poziomie w ogóle rozumowym. I wydaje mi się, że z tymi kobietami, szefami może coś takiego po prostu być, że nam to tak wpojono głęboko i że bardzo w to wierzymy, a jednocześnie tych kobiet szefów jest na tyle mało, że trudno to zweryfikować z rzeczywistością, wiesz? Że jak większość kobiet miała szefów po prostu mężczyzn, no bo tak wynika ze struktury kobiet w technologiach, no to tym chętniej, że tak powiem, no bo to tylko rzeczywiste doświadczenie weryfikuje stereotypy, prawda? Tak naprawdę i zmienia jakby nasze poglądy. Jeżeli w rzeczywistości napotkamy na coś, co im przeczy, no to nie ma jak napotkać. Więc no, mamy takie poczucie, takie właśnie trochę jak ten syndrom oszustki, takie w nas takie poczucie, że jednak dobrze jakby ten facet tak wziął te sprawy w swoje ręce i z tym trzeba walczyć. I to pierwszy krok to jest właśnie uświadomienie sobie tego. Czyli wybierają kobiety bardziej oswojoną sytuację, tą, którą też znają, tak? Można powiedzieć analogicznie. No ale też patrząc... Wasz raport podaje to, że no jest duża solidarność w środowisku, czyli druga analogiczna sytuacja tego medalu, można powiedzieć. Jak kobiety się wspierają i współpracują? No właśnie, wasza inicjatywa też na pewno tym jest i tak jak mówiłaś, w środowisku też startupowym. Co o tym możesz opowiedzieć nam? No, z naszego badania wyszło, że kobiety w technologiach są bardzo solidarne i ta solidarność też narasta i są takie bardziej uświadomione niż na przykład 5 lat temu, w sensie, że częściej angażują się i bardzo chętnie w działania na rzecz kobiet w technologiach, czy na rzecz dziewczynek, żeby zainteresowały się technologiami i generalnie też chętnie wspierają koleżanki swoje, mniej doświadczone, są mentorkami, coachkami, starają się pomóc i wydaje mi się, że ta świadomość to właśnie się buduje w tych ostatnich 5 latach, dlatego że ten problem kobiet w technologiach kiedyś był bardzo niszowy, niewiele się o tym mówiło. Jak ja zaczynałam akcję Dziewczyna Politechniki, to w ogóle to było jakieś kuriozum, powiedziałabym, i właściwie nikt jakby nie rozumiał tego jako taki problem szerszy i taki konkretny. A teraz właśnie bardzo się dużo już o tym mówi, tak? Obserwujemy to wszędzie, to stało się mainstreamowe, widzimy te wszystkie zmiany, wiesz, i kulturowe, cywilizacyjne, coraz więcej kobiet wszędzie widzimy, filmy animowane też zmieniły swoje bohaterki, bohaterów, tak? To wszystko się stało bardziej świadome i to widać też właśnie w tych angażujących się kobietach, że one poczuły, że one
one w końcu też są sprawcze, tak? No bo jeżeli mówimy, że te kobiety są w pewnym sensie uprzywilejowane, że mają silną pozycję, mają świetny background edukacyjny, mogą się czuć pewnie, no to też mają swoje obowiązki. No i właśnie ta zmiana świata wokół siebie, no wspieranie tych swoich koleżanek czy niekoleżanek, czy dalszych osób i jakby no takie świadome działanie, no to to jest no taka część obowiązku, powiedziałabym też. Wydaje mi się, że kobiety coraz lepiej to rozumieją, że jeżeli chcą, żeby świat się zmieniał, to one też muszą jakby aktywnie tą zmianę budować. To bardzo teraz widać. No to rzeczywiście jest przed nami jeszcze morze pracy, przed nami wszystkimi, i kobietami, i mężczyznami, żeby to wszystko też zmieniać. Trochę małymi krokami, ale jednak widać już, jak mówiłaś, też coraz większe i zainteresowanie tematem, ale też rzeczywiste, realny wpływ kobiet na całą branżę. Wiele wiedzy takiej naprawdę zupełnie bardzo aktualnej, pięknie wydany, bardzo gratuluję, bo też właśnie cieszy zarówno pod kątem merytorycznym, ale też właśnie wizualnym. Fantastyczna naprawdę oprawa, gratuluję i w ogóle całej działalności tak naprawdę, Bianko. Szybko grafikowi oczywiście. Dumna z tego raportu, no bo tak ja w naszej organizacji nie dlatego tylko, że jest kobieca, ale po prostu bardzo przykładamy uwagę też do tego, jak coś jest podane i jak to wygląda, i staramy się też tak estetycznie, że tak powiem, podchodzić do życia, także to jest widać tą dbałość, można powiedzieć, właśnie też w tej warstwie, ale oczywiście wszystko, co robicie, to jest też bardzo wysoki zawsze poziom, który też miałam okazję oglądać, ale też uczestniczyć w spotkaniach tutaj w Gdańsku. Też robiłam społeczność, nie wiem czy pamiętasz, Geeks Gerkarot, to też były spotkania w podobnym trochę charakterze, ale to już lata temu. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, było mi bardzo miło o tym wszystkim zechciałaś opowiedzieć, co się u Was dzieje. Bardzo trzymam kciuki za wszystkie projekty, za cały rozwój. Mam nadzieję, że będzie możliwość spotykania się nie tylko w ten sposób, za jakiś czas, czyli ta forma hybrydowa. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Dziękuję Ci bardzo, to była przyjemność naprawdę i wszystkich pozdrawiam.